Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <applaud> papam Ludzie nauki o istnieniu Boga. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 17 lipca 1985 roku. Istnieje dość rozpowszechniona opinia, że ludzie nauki są zazwyczaj agnostykami i że nauka oddala od Boga. Na ile jest to zgodne z prawdą? Niezwykłe postępy nauki, zwłaszcza na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci. Skłaniały niekiedy do uwierzenia w to, że jest ona w stanie sama odpowiedzieć na wszystkie pytania człowieka i rozwiązać wszystkie jego problemy. Niektórzy doszli do wniosku, że Bóg nie będzie już więcej potrzebny, ufność pokładana w nauce wyprzeć miała wiarę. Trzeba dokonać wyboru, mówiono, pomiędzy nauką a wiarą, albo wierzyć w jedną, albo obrać drugą. Ten, kto prowadzi badania naukowe, nie potrzebuje Boga. Ten zaś, kto chce wierzyć w Boga, nie może być poważnym uczonym, ponieważ pomiędzy nauką i wiarą występuje niemożliwa do pokonania sprzeczność. Sobór Watykański II wyraził całkiem odmienne przekonanie. W Konstytucji Gaudium et Spes stwierdził: Dlatego też badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać w wierze. Sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzone jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga który wszystko utrzymując sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Istotnie, można stwierdzić, że zawsze istnieli i wciąż istnieją znakomici uczeni, którzy w kontekście swoich doświadczeń jako ludzie nauki w sposób pozytywny i z pożytkiem przeżywali wiarę w Boga. Przeprowadzony przed 50 laty sondaż, który objął 398 najwybitniejszych uczonych, ujawnił że tylko szesnastu spośród nich uważa się za niewierzących, piętnastu za agnostyków i trzystu sześćdziesięciu za wierzących. Rzeczą jeszcze bardziej interesującą i pożyteczną jest zdanie sobie sprawy z tego, dlaczego wielu uczonych, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, uważa, że rygory poszukiwań naukowych oraz szczere i radosne uznanie istnienia Boga nie tylko mogą iść w parze. Ale także tworzyć doskonałą całość. W uwagach, które, będąc niejako duchowym dziennikiem, często towarzyszą ich pracy naukowej, z łatwością dostrzec można dwa splatające się ze sobą, z sobą elementy. Pierwszy z nich jest to, że same badania, dotyczące rzeczy największych i najmniejszych, prowadzone przy zachowaniu najsurowszych rygorów, Zawsze pozostawiają miejsce dla dalszych pytań w nieposiadającym końca procesie, odkrywającym w rzeczywistości bezmiar, harmonię i finalizm, których nie da się wytłumaczyć ani w kategoriach przypadkowości, ani przy pomocy samych źródeł naukowych. Dołącza się do tego nieuchronne pytanie o sens, o wyższą racjonalność, czy wręcz o coś lub kogoś. To może zaspokoić wewnętrzne potrzeby, których wyrafinowany postęp naukowy nie tłumi, ale je wyostrza. Dokładniejsza obserwacja wykazuje, że przejście do religijnej afirmacji nie dokonuje się samo przez się na drodze naukowej metody doświadczalnej, ale na mocy podstawowych zasad filozoficznych, takich jak zasada przypadkowości, celowości. Wystarczalności rozumu, które uczony jako człowiek stosuje w codziennym kontakcie z życiem i zbadaną przez siebie rzeczywistością. Co więcej, będąc we współczesnym świecie przednią strażą, która pierwsza dostrzega ogromną złożoność, a zarazem wspaniałą harmonię rzeczywistości, uczony jest dzięki temu uprzywilejowanym świadkiem możliwości zaakceptowania religii. Jest człowiekiem zdolnym do tego, by ukazać, że przyjęcie transcendencji nie tylko nie szkodzi autonomii i celom pracy badawczej, ale pobudza ją do nieustannego przekraczania siebie w doświadczeniu objawiającej autotranscendencji tajemnicy człowieka. Jeśli weźmie się ponadto pod uwagę, że zwiększające się horyzonty pracy badawczej, zwłaszcza w dziedzinach dotyczących samych źródeł życia, Dostarczają niepokojących pytań związanych z prawidłowym wykorzystaniem zdobyczy naukowych. Nie dziwi nas fakt, że uczeni coraz częściej domagają się pewnych kryteriów moralnych, będących w stanie odciągnąć człowieka od wszelkich arbitralnych osądów. A któż, jeśli nie Bóg, może ustanowić porządek moralny, w którym godność człowieka, każdego człowieka, będzie stale chroniona i popierana? Oczywiście religia chrześcijańska która nie może przyznać racji pewnym twierdzeniom ateizmu czy agnostycyzmu wypowiadanym w imię nauki, z równą stanowczością nie przyjmuje wypowiedzi o Bogu, które nie mają ścisłych podstaw w procesie rozumowania. Warto w tym miejscu wysłuchać racji skłaniających wielu uczonych do twierdzenia w sposób pozytywny o istnieniu Boga i przyjrzeć się ich osobistemu stosunkowi do Boga, do człowieka. Do wielkich problemów i najwyższych wartości życia, który stanowi dla nich oparcie. Jakże często cisza, medytacja, twórcza wyobraźnia, pełne pogody, patrzenie z dystansem na rzeczy, społeczny sens odkryć, czystość serca stają się silnymi bodźcami, otwierającymi przed nimi świat znaczeń, które nie mogą pozostać niezauważone przez nikogo kto równie lojalnie i z miłością dąży do poznania prawdy. Wystarczy tu przypomnieć włoskiego uczonego Enrico Medi, zmarłego przed kilkoma laty, który w swoim przemówieniu podczas Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie w 1971 roku powiedział: Mówię do młodego człowieka, spójrz, oto nowa gwiazda, galaktyka, gwiazda neutronowa, oddalona o 100 milionów lat świetlnych. A przecież tamte protony, elektrony, neutrony, mezony są identyczne z tymi, z których składa się ten mikrofon. Identyczność wyklucza prawdopodobieństwo. To, co jest identyczne, nie może być prawdopodobne, a więc istnieje przyczyna poza przestrzenią, która owemu bytowi nadała właściwy mu kształt. Tą przyczyną jest Bóg. Mówię językiem nauki że istnieje byt, który jest sprawcą identyczności rzeczy oddalonych, a ilość identycznych cząsteczek we wszechświecie wynosi 10 podniesione do 85. potęgi. Czy podejmiemy zatem pieśń galaktyk? Gdybym był Franciszkiem z Asyżu, powiedziałbym: O galaktyki bezkresnych przestworzy, wysławiajcie mojego Pana, bo jest wszechmocny i dobry. O atomy, protony, elektrony, o się śpiewy, o szumie liści i powietrza, które znajdujecie się pod władzą człowieka, jak modlitwa, śpiewajcie hymn, który powraca do Boga. Pragnę krótko streścić dzisiejsze rozważanie katechetyczne, które znajduje się niejako u progu tematu zasadniczego wierzę w Boga. Pytanie, które sobie stawiamy w dzisiejszym rozważaniu jest następujące: Czy nauka i postęp nauki. Sprzeciwia się wierze w Boga. Byli w XIX wieku i są jeszcze w XX wieku tacy, którzy twierdzą, że tak, że się sprzeciwia. Owszem, że eliminuje wiarę, że nie można być równocześnie wierzącym i reprezentować tzw. światopogląd naukowy. Natomiast odpowiedź, którą daje Kościół, w szczególności w Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, wskazuje na przeciwne rozwiązanie. Nauka i postęp nauki nie sprzeciwia się poznaniu Boga, ale dostarcza coraz to nowych argumentów przemawiających za jego istnieniem. Oczywiście argumenty te nie leżą na płaszczyźnie samego tylko poznania nauk szczegółowych. Niemniej poznanie osiągane przy pomocy nauk szczegółowych otwiera nowe pytania, stawia nowe problemy, zgłasza niejako nowe zapotrzebowania na tę rzeczywistość transcendentną którą w religii, w naszej wierze nazywamy Bogiem. To jest pokrótce treść dzisiejszego rozważania. Dodajmy jeszcze do tego fakt, że różne statystyki, chociażby ta, na którą się powołałem w dzisiejszej konferencji, wykazują, że wśród bardzo poważnych uczonych jednak większość stanowią ludzie wierzący, a więc nauka, stosowanie metody naukowej nie odwodzi ich od Boga. Chciałem dzisiaj jeszcze pod adresem wszystkich moich rodaków przypomnieć, że chociaż znajdujemy się na Placu Świętego Piotra w Rzymie, to równocześnie ja, sercem, jestem w katedrze wawelskiej przy sarkofagu błogosławionej królowej Jadwigi i tej błogosławionej pani wawelskiej. Polecam nie tylko przeszłość, ale także i przyszłość naszej Ojczyzny oraz wszystkich tych ludów, które dzięki jej wielkoduszności związały się wspólnym historycznym powołaniem i wspólnym historycznym losem z naszą ojczyzną Paternoście i jeźinci Tanki tu nowentuj Hadwenia dreńmu tu i adwolunta sztwa si sì, cura in cielo ed in terra, ma nostro quotidiano da danno visori e dimitte nobis, nobis la vita nostra, ci curare i nostri vittimi, i vittori nostri, e te lo induca in tentazione. Let it leave it un